Kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym popołudniowym wprowadzeniu do oratio i do kontemplatio. Jesteśmy po naszej osobistej lekcjo, osobistej meditacjo. Rozpocznijmy modlitwą z psalmu 91. Niech nam ta modlitwa pomoże przygotować się do tego spotkania. Psalm 91 w pewnej parafrazie. Ty, który mieszkasz pod osłoną Najwyższego i trwasz w cieniu Wszechmocnego, powiedz Panu: Panie, Ty jesteś moją ucieczką, tym, któremu ufam. Okryjesz mnie swymi piórami i pod Twymi skrzydłami znajdę schronienie. Grozy się nie ulęknę, ani strzały, która za dnia leci, ani zarazy, która skrada się w mroku, ani plagi, która pustoszy w południe. Uczyniłem z Najwyższego miejsce zamieszkania, więc żadne zło mnie nie dopadnie. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Drodzy, jesteśmy po naszej porannej lekcjo, po naszej medytacjo. I zanim przejdziemy do wprowadzenia do oratio i do kontemplatio, chciałbym z Wami, ponieważ jesteśmy u początku rekolekcji, zreflektować ten czas, który przeżyliśmy do tej pory. Być może to Wam również pomoże pogłębiać Waszą drogę lekcjo divina. Będziemy wspólnie uczyli się tych czterech ważnych czasów, czasu lekcjo, medytacjo, oratio i kontemplatio. Otóż zwróćmy uwagę najpierw na to, co jest niezwykłym fenomenem. Mnie to zadziwia często. Otwierasz Biblię na tej stronicy, na której wszyscy w naszych rekolekcjach ją otwierali. Mamy przed sobą tę samą stronicę. Mamy przed sobą te same słowa zapisane w różnych przekładach, ale przecież te same słowa. Mamy przed sobą jedną i tę samą obiektywną prawdę, która dociera do naszych serc, która je kształtuje, uwalnia. A jednocześnie dzieje się coś niezwykłego. Bo to słowo, które znajduje się na tej stronicy, z każdym z nas nawiązuje relację jedyną i niepowtarzalną. Tak iż chociaż czytamy tę samą stronicę, wszyscy zgłębiamy te same wersety, Bóg z każdym z nas nawiązuje relację jedyną, wyłączną. Można powiedzieć, że Duch Święty tka tę niezwykłą więź między nami i Bogiem, który do nas mówi. Zachwyca mnie to. To mówi mi i przypomina, że Słowo Boga jest Słowem dla każdego z nas. Ta jedyna, obiektywna prawda w każdym z nas wybrzmiewa w sposób jedyny, niepowtarzalny. Przede wszystkim dlatego, że Bóg zna moje i Twoje życie. I że Jego Słowo jest Słowem życia także w tym znaczeniu, iż ono dociera do mojego konkretnego życia. Dotyka moich myśli, moich pragnień, moich uczuć. Dotyka mojego serca, mojej woli. Dotyka moich lęków, radości, tego wszystkiego, co się we mnie dzieje.
Otóż, kiedy modlimy się Słowem Bożym i mamy przed sobą stronicę świętą, to ważne, abyśmy, mówiąc przenośni, mieli zawsze obok siebie tę drugą stronicę. To jest stronica naszego życia, którą Bóg chce zapisywać swoim słowem, które właśnie zgłębiamy. Już powiedziałem wczoraj, że słowo textus w języku łacińskim przywołuje tkaninę. Ta stronica jest jak tkanina, jest cała utkana z Bożego Słowa, ale także moja stronica życia jest jak tkanina, cała tkana z Bożego Słowa, jeśli tylko Bogu na to pozwolę. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj uświadamiamy sobie, czym tak naprawdę jest przejście od lekcjo do medytacjo. Jeśli w lekcjo staraliśmy się zgłębiać rzetelnie, dokładnie, co mówi Bóg, to medytacja mi uświadamia najpierw, że to słowo, które przyjąłem z wiarą i miłością, wsłuchując się w to, co mówi Bóg, ono już nie jest na zewnątrz mnie. Ono jest we mnie. Ono we mnie pracuje. Także nawet we śnie Pan daje swym umiłowanym, mówi psalmista. To słowo, które już wczoraj z wiarą przeczytaliście, wieczorem, jakby kładło się z wami spać, ze mną. I myśl, spaliśmy, a słowo tka na nas tę nić życia. I potem, kiedy rano powstałeś, by je czytać i by je usłyszeć w swoim życiu, dzieje się coś niezwykle ważnego. Chciałbym tutaj przywołać mądrość ojców starożytnych, bo ona nam pomoże być może prosto wytłumaczyć, wyjaśnić, na czym polega cały czas medytacja, co się w tym czasie dzieje, co się działo tak naprawdę w tym czasie, który do tej pory przeżyliśmy. Otóż ojcowie starożytni mówią, że pierwsze w lekcjo, co najważniejsze dla medytacji, to zbierać ze świętego tekstu, tak jakbyśmy z pola obsianego bogato słowem zbierali owoce, zbierać to słowo jako pokarm dla mnie. I mówili, trzeba zbierać ze świętego tekstu to słowo, które dzisiaj karmić będzie moje serce, moją duszę, którego dzisiaj najbardziej potrzebuję. Bo już powiedzieliśmy wczoraj, gdziekolwiek, na którejkolwiek stronicy otworzę Biblię, wszędzie znajdę słowo dla siebie, dla mnie i słowo o mnie. Bo Bóg nie mija się ze mną w żadnym ze swoich słów. Każde słowo jest do mnie i o mnie. Ale teraz nie tylko tekst jest pod natchnieniem Ducha, ja również pod natchnieniem Ducha go czytam i próbuję usłyszeć, co Duch mówi do kościołów, tak czytamy w Apokalipsie, co Duch mówi do mnie, który jestem w Kościele dzisiaj. I to słowo, które jest pokarmem na dzisiaj, mam zbierać. Kiedy Bóg dał cud manny narodowi na pustyni, powiedział, zbierajcie zawsze tyle, ile jest wam potrzebne na dzisiaj. Macie zbierać pokarm na dzisiaj. Jutro otrzymacie pokarm na jutro. A więc to jest pierwsze, co mamy zebrać z tekstu. Tutaj używali obrazu pracy mrówki, która gromadzi, zbiera, pracuje, by później, przechodzę znowu do nas, ten zgromadzony pokarm, tym zgromadzonym pokarmem pozwolić, by Bóg karmił moje serce. Dlatego, że w tym momencie przechodzimy do drugiej, można by powiedzieć, najważniejszej fazy, najważniejszego etapu medytacji. Zebrałem słowo, które usłyszałem jako słowo dla mnie, o mnie i teraz już mam je przechowywać w swoim sercu, nosić w sercu, kołysać w sercu.
Bo to nie ja daję słowo, życie słowu, to nie ja daję wyjaśnienie temu słowu, to nie ja tłumaczę to słowo, to nie ja interpretuję słowo, ale to słowo mi daje życie, to słowo mi wyjaśnia słowo, to słowo mi interpretuje samo siebie, to słowo daje mi zrozumienie. A więc, co do mnie należy? Zachowywać je w sercu. Tak jak czyniła to Maryja. Łukasz napisał o tym. Która zachowywała i rozważała w sercu to słowo. Bo to w słowie jest moc życia. Czyli zauważcie, że cały wysiłek naszej pracy w medytacji polega na tym, aby z miłością, z uwagą zbierać to słowo, które jest słowem dla mnie i nosić je w sercu, zachowywać w sercu. Jak to robić? Tutaj z kolei ojcowie starożytni przywołują inny obraz, który znajdujemy w Księdze Przysłów, znajdujemy jedynie w przekładzie Septuaginty. To jest obraz pszczoły. Jeśli mrówka wykazuje się swoją pracowitością po to, by gromadzić pokarm, pszczoła cierpliwie przechodzi z kielicha kwiatu na kielich kwiata i zbiera nektar. A potem co czyni? Z tym zebranym, zgromadzonym nektarem jakby idzie do ula. I tam, właśnie w ulu, ten pokarm jest przerabiany na miód. Bardzo piękny obraz. Ale uwaga, to słowo nam wyjaśnia słowo. Meletan, meditare, to jest właśnie przerabiać na miód. Ten nektar jakby zmienia treść, ale pod wpływem słowa, to znaczy ona się staje także treścią mojego życia. To słowo, które przemawia do mnie, staje się wydarzeniem we mnie. Więc cała nasza praca i nasz wysiłek i cierpliwość jest nosić w sercu to słowo. Jak to możemy robić podczas medytacji i potem także? Cierpliwie możemy powtarzać w sobie to słowo. W myślach, a nawet szeptem, jeśli jestem sam, komuś drugiemu nie przeszkadza. Mogę to słowo nosić na różańcu. Mogę je kołysać w sercu myślami pełnymi miłości. Pozwalam, by ono mnie dotykało, by mnie wewnętrznie formowało. Jest tutaj jakaś wielka tajemnica, która rozgrywa się w nas, ale to jest niezwykle ważne, bo to jest ten moment, kiedy słowo zaczyna dotykać mojego serca i wtedy następuje trzeci moment w medytacji, który powoli nas podprowadza do tego czasu, który przed nami. Ten czas nazywa się czasem synkryzys. To jest ten etap w medytacji, w której kiedy ty już pozwalasz słowu, by dotykało twoich myśli, twojego serca, by spotykało się z tobą tam, gdzie jesteś najbardziej prawdziwy, najbardziej z sobą, tam, gdzie przechowujesz wszystkie swoje zamiary, pragnienia, decyzje, czyny, plany, tam, gdzie podejmujesz swoje własne myśli. Jeśli mu pozwolisz, by to serce twoje zajął, to zobaczysz, jak to słowo w tobie zamienia się w lustro. I powtórzę myśl świętego Grzegorza Wielkiego, którą przywoływałem wczoraj, zaczynam widzieć swoją wewnętrzną twarz. To znaczy zaczynam widzieć siebie w lustrze słowa. Zaczynam widzieć siebie tak, jak widzi mnie Bóg. A Bóg mnie widzi zawsze w prawdzie i zawsze patrzy na mnie z miłością. Bóg jest największym pedagogiem. Najpierw dlatego, że jest samą miłością, a tylko miłość otwiera na prawdę. Bez miłości nigdy naprawdę się nie otworzę. Prawda bez miłości może wręcz zabić. Ale jeśli otwieram się na miłość, miłość otwiera mnie na prawdę. I wtedy widzę siebie naprawdę. Widzę siebie takim, jakim widzi mnie Bóg. Oczywiście jesteśmy ciągle w
stanie zranienia grzechem pierworodnym. Nie widzimy siebie w sposób doskonały, tak jak widzi nas Bóg, ale Słowo Boga coraz bardziej oczyszcza oczy naszego serca, tak jak życzył tego swoim wiernym święty Paweł w jednym ze swoich listów, kiedy mówi: niech Bóg da wam światłe oczy serca. Jaki to dar! Medytacja sprawia, że w nas staje się faktem właśnie to życzenie Pawła. Otrzymujemy światłe oczy serca. Widzimy w świetle prawdy siebie samych. I wtedy, mówią ojcowie starożytni, rozpoczyna się kryzys. Nam kryzys kojarzy się często z czymś bardzo negatywnym. Wszyscy się boimy kryzysów. Tymczasem kryzys dobrze przeżyty jest wielką szansą w życiu. Nazwałbym kryzys czasem skoku jakościowego. Już nie wystarcza to, co do tej pory. Być może Słowo odsłoniło w tobie to dobro, które już od lat nosisz, które pielęgnujesz w swoim sercu. Ale dzisiaj Bóg mówi do ciebie: chcę dla ciebie więcej. Chcę to dobro pomnożyć. Nie chcę, byś stał w miejscu. Nie chcę, byś zadawalał się nawet tym dobrem, które jest faktycznie. Chcę, abyś wzrastał dalej. Chcę ci dać jeszcze więcej. Chcę cię prowadzić do pełni życia. I to może rodzić kryzys. Trzeba jakby zrezygnować, może nawet ze swoich przyzwyczajeń, z przekonania, że już jest dobrze. Bo Bóg chce dla mnie więcej, ale chce więcej, bym pełniej żył. Ale być może to Słowo będzie dla mnie także takim lustrem, w którym zobaczę swój grzech, swoją biedę, swoją słabość, moje ograniczenia, krzywdy, które zadaję innym. I mnie skonfrontuje z tym. Zawsze jest to słowo miłości. Nigdy mnie nie konfrontuje, by mnie powalić, by mnie poniżyć, by mnie sponiewierać. Zawsze po to, aby mnie podnieść. Jezus, Ewangelii, Słowo Boga jest zawsze tym, który mnie podnosi. Jeśli pokazuje mi moją biedę, to dlatego, że chce mnie z tej biedy wyprowadzić. Jeśli pokazuje mi mój grzech, to dlatego, że chce mnie z niego uwolnić, bo jest moim grobem. Jeśli mi pokazuje jakąś moją słabość, to dlatego, że chce mnie wzmocnić. I dlatego ten kryzys może być momentem pewnego wstrząsu, ponieważ czuję się zaproszony do tego, aby wejść w nowe życie, w nową jakość życia. I tu się rozpoczyna to, co przed nami w tym czasie rekolekcji określone jako czas oracjo. Już wczoraj trochę o tym powiedziałem, ale chciałbym wrócić do tego czasu. To niezwykle ważny czas w życiu Kościoła. Niezwykle ważny czas w życiu naszych rodzin, naszych wspólnot. Co to za czas? Czas oracjo. Jeśli naprawdę jestem otwarty na Słowo Boga, jeśli przyjmuję je w sercu, pozwalam Słowu, żeby mnie konfrontowało, żeby kwestionowało we mnie złe postawy, żeby podnosiło mnie, wzmacniało w tym, co dobre, to bardzo szybko zobaczę, że oczekuję odpowiedzi mojego serca. I tak się rozpoczyna moja modlitwa. Bo jeśli do tej pory w lekcji pytałem, co mówi Bóg, a w medytacji pytałem, co Bóg mówi do mnie, co mówi o mnie, to teraz jakby Bóg zaczyna pytać mnie. Nakarmiłem cię moim słowem. Pozwoliłeś, by moje słowo zajęło twoje serce. Dotknąłem twoich myśli, twoich uczuć, pragnień, twojej woli, twojego serca moim słowem. Jaka jest twoja odpowiedź? Co mi odpowiesz na to słowo, które ci dałem? Tak rozpoczyna się modlitwa. W modlitwie Bóg jest zawsze pierwszy. Bóg jest zawsze pierwszy, bo on pierwszy mnie słucha. On pierwszy do mnie mówi. Bo on jest źródłem. Źródło jest zawsze pierwsze. Ale teraz chcę, abym ja, zanurzony w tym źródle, odpowiedział mu na to słowo. Te odpowiedzi mogą być różne. Być może dzisiaj pod wpływem tego słowa, którym się modlimy, w tobie pojawiła się potrzeba uwielbiania Boga.
kiedy spotykam Jezusa w pierwszym, w drugim, trzecim rozdziale Ewangelii Marka i widzę Jego miłosierne oczy. Widzę, jak uzdrawia, jak leczy, jak podnosi. To wzbiera we mnie uwielbienie za dar wiary, za to, że Go w życiu spotkałem, za to, że tyle we mnie uczynił dobra. Być może ta scena, te sceny z dzisiejszej Ewangelii Marka przywołały w Tobie konkretne wydarzenia z Twojego życia, za które chcesz uwielbiać Boga, bo mnie uzdrowił, bo mnie ocalił, bo mnie podniósł, jak podniósł Lewiego. Ale być może także to słowo w Tobie wzbudza nie tylko uwielbienie i dziękczynienie. Może wzbudziło w Tobie jakiś lęk. I to nie dlatego, że Słowo Boga jest źródłem lęku. Bóg nie jest źródłem lęku. Bóg nigdy nie posługuje się lękiem, żeby dotrzeć do mojego serca. Ale być może Słowo dotknęło we mnie lęku, które jest we mnie jak rana. A rana, kiedy się dotknie i ropieje, boli. Być może Słowo dotknęło we mnie tego, co mnie boli. I to, co mnie boli, odezwało się bardzo konkretnym bólem. Ten ból może nazywać się właśnie lęk. Ten ból może się nazywać gniew, złość. Ten ból może się nazywać opór, niechęć. Ten ból może mnie kusić do ucieczki. Jak może wtedy wyglądać moja modlitwa? Nade wszystko, żeby była modlitwą w prawdzie serca. Jest we mnie lęk? Módl się tym lękiem. Powiedz mu o nim. Jest w tobie złość do Boga? Powiedz mu o niej. Chodźcie, spór ze mną, wiedźcie, mówi Bóg w Starym Testamencie. Jest w tobie niepokój? Powiedz mu o tym niepokoju. Jest w tobie jakiś smutek, żal, brak przebaczenia? Powiedz mu o tym. To właśnie dlatego modlimy się Słowem, że my sami siebie nie uzdrowimy. To dlatego modlimy się Słowem, bo wierzymy, że to Słowo, jeśli dopuścimy je do serca swojego, będzie nas uzdrawiało. Przecież usłyszeliśmy w naszej lekcji słowa Jezusa, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, powiedz mu, że się masz źle, że sobie z czymś nie radzisz, że być może to Słowo odsłoniło w tobie jakąś trudną prawdę o tobie, bolesną. W pierwszej chwili chciałeś uciec od tej prawdy, zaprzeczyć, wyprzeć ją, zamknąć się na nią. Ale teraz jesteś gotowy. To nie jest tak, że ty musisz już wszystko potrafić. Mów mu o tym, czego nie potrafisz. Módl się, to znaczy pozwól Słowu, aby w to wszystko, co w tobie jest w tej chwili, weszło. Aby to Słowo cię sobą napełniło. I pozwól mu działać. Bóg czyni cuda, uzdrawia, w swoim czasie wydaje owoce w naszym sercu. Rozumiemy, tak się rozpoczyna czas, który nazwałbym czasem przełomowym. Dlaczego przełomowym? Dlatego, że potrzebuję modlitwy oratio, czyli modlitwy serca, modlitwy tak długo, aż stanę się gotowy do tego i zdolny, by pozwolić Słowu Boga zająć moje serce. By dokonał się we mnie przełom. Jaki przełom? Powiedziałem o tym wczoraj. Bym rzeczywiście stanął po stronie Słowa. Zgodził się na to Słowo, które mnie dotyka. Nosił je w sercu. I nie jest tak, że ono od razu będzie wydawało owoce. Być może potrzebuje czasu. Bóg jest cierpliwy. Daje mi licencję na czas. Ważne, żeby ten czas z mojej strony był twórczy. Bym się otwierał na Jego Słowo. Bym się modlił tym Słowem, które mnie uzdrawia. Być może uzdrawia mnie z tego, co Ewagriusz z Pontu nazwałby logismoi, te zatrute myśli, które mi zatruwają życie, które są we mnie jak wirus, który mnie zżera od środka. Pozwól Słowu, aby w tobie było. Pozwól, aby ujawniało w tobie prawdę.
Ale oracja jest także po to, aby Słowo Boga nauczyło nas rozeznawać. Oracja często zamienia się w czas dyskrecji, czyli w czas rozeznawania. Kiedy twoje serce jest wypełnione światłem Słowa Bożego, więcej widzisz, lepiej rozeznajesz, masz w sobie mądrość Bożą, umiesz odpowiadać na Boże wezwanie, umiesz być może przeczytać tę rzeczywistość, która jest przed tobą dzisiaj i zaczynasz się tym modlić. Słowo prowadzi cię do rozeznawania i do decyzji. I to jest puenta tego, co byśmy nazwali działaniem Ducha Świętego w nas. Tą puentą jest decyzja serca. Przyznaję ci rację. Moją decyzją jest dać się prowadzić przez twoje słowo. Idę za tym słowem. Chcę, by to słowo, które mnie podnosi, leczy, było słowem mojego życia. Daję się przez nie prowadzić. Tym jest czas oracjo i dlatego widzimy wyraźnie, modlitwa serca ma prowadzić do postawy serca. Czas oracjo to nie jest tylko modlenie się w sercu słowem. Mogę modlić się długie lata i nie podejmować żadnych decyzji. Mogę modlić się w sercu długie lata i nie stanąć po stronie Bożego Słowa. Dlatego potrzebujemy tego, co stało się w życiu Maryi, która kiedy przeżywa swój czas medytacją z aniołem Gabrielem, a potem anioł odchodzi i czas medytacji się kończy, czytamy w tekście, wstała i poszła z pośpiechem w góry do swojej cioci Elżbiety, bo ona potrzebowała jej pomocy. To spotkanie ze Słowem i modlitwa, dialog z aniołem zamienia się w konkretną postawę. Chciałem o tym powiedzieć na początku, abyśmy wiedzieli, w jakim czasie jesteśmy, kiedy o 15:30 się spotykamy. I tu muszę koniecznie dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tak, iż czas lekcjo, medytacja to czas wieczorny i czas poranny do południa, a od popołudnia to już tylko czas oracji. Nie. Być może stwierdzisz, że ty nadal potrzebujesz czasu medytacji, że ten twój czas medytacji się nie zakończył. A więc to słowo nam wyznacza rytm modlitwy. Słowo nam wyznacza rytm życia. My się mamy dać prowadzić przez słowo. Ja będę starał się wam towarzyszyć, proponując kolejne wprowadzenia do czasu lekcję, medytację, oracjo, kontemplację, a wy wsłuchujcie się w to, jak was słowo prowadzi i przeżywajcie rekolekcje w rytmie tego słowa. Jeśli potrzebujesz się zatrzymać dłużej na medytacji i dla ciebie jeszcze to nie jest czas oracjo, oczywiście, że możesz wysłuchać wprowadzenia do oracjo, które ci później pomoże, ale dalej trwaj w swojej medytacji. Czyli takie chodzenie drogami Ducha Świętego jest tutaj istotne. Dać się prowadzić przez Ducha, który mówi w Słowie. To, co ja wam proponuję, jest jedynie ludzką pomocą. Często używam tego porównania, że moja rola polega na tym, by was podprowadzić do źródła. I tu się już moja rola kończy. Ale nie mogę pić za was ze źródła. I to, jak mi smakuje woda z tego samego źródła, tak nie smakuje tobie. Jak tobie smakuje woda z tego źródła, tak nie smakuje mnie. Muszę powiedzieć, w Duchu Świętym każdy ma swoje kubki smakowe. Każdy inaczej smakuje to słowo, każdego inaczej to słowo wypełnia. Ja was będę podprowadzał do źródła. Wy już osobiście z tego źródła pijcie. I tutaj pozwólcie, że zaproponuję wam kilka sugestii, tak subtelnie do waszej modlitwy serca, bo przecież to jest modlitwa niezwykle intymna i ona ma być zawsze owocem tego, co zadziało się was pod wpływem waszego spotkania ze Słowem. Otóż chciałbym z wami wrócić do wersetów z Ewangelii Marka i żebyśmy najpierw spotkali się na modlitwie z tym obrazem Jezusa, który przychodzi do Galilei. Już powiedzieliśmy sobie, że ta Galilea dzisiaj to może być mój dom, może to mieszkanie, z którego nie wychodzę od dobrych paru dni.
Ta Galilea to może być moje miasto, moja wioska, moja ojczyzna. W każdym bądź razie Jezus przychodzi do mojej Galilei i tu wracam do kontekstu bardzo ważnych słów, wersety 14 i 15. Przeczytajcie je z uwagą. Jestem przekonany, że pomogą wam głębiej wejść w czas oracjo, po tym czasie medytacjo, który przeżywaliście na spotkaniu z Jezusem Miłosiernym, który leczy. Ponieważ wersety 14 i 15 mówią o tym, że Jezus przychodzi do Galilei i tak naprawdę od początku mówi, co będzie lekarstwem dla tego chorego świata. Dla chorej Galilei, która znajduje się w mrokach, w cienistej krainie śmierci. Jezus, możemy powiedzieć, przynosi światu dwa lekarstwa. Oczywiście, że to On jest arche, to On jest początkiem uzdrowienia, to On jest alfa i omega. I On jakby sobą przynosi te lekarstwa. Posłuchajmy Go uważnie, co mówi Jezus. Pierwsze lekarstwo, pierwsze, którym chce uzdrawiać nasz umysł, nasze serce, nas samych, to jest Jego wołanie metanoeite. Znamy to słowo metanoia. Najczęściej tłumaczymy je jako nawrócenie. Ale dosłownie metanoeite, które składa się jakby z dwóch członów, metanoeo, można by przetłumaczyć przejść ponad. Ponad czym? Ponad własnymi myślami, ponad własnymi wizjami, dodajmy, życia, ponad własnymi projektami, ponad moim przekonaniem o życiu szczęśliwym, ponad moimi definicjami życia, z których nigdy nie chciałem zrezygnować. Metanoeite dosłownie oznacza zmieniajcie myślenie. Dzisiaj widzimy w tym świecie, że ludzkie myślenie nie wystarcza. Dzisiaj świat, my sami potrzebujemy lectio divina. Lectio humana nie wystarcza. I nie dlatego, że musi być złe. Załóżmy, że jest dobre to ludzkie myślenie, ale jest naprawdę niewystarczające. Potrzeba zmiany myślenia, aby odczytać na nowo tę rzeczywistość, w której znaleźliśmy się. Znaleźliśmy się nagle jakby w szpitalu, wszyscy. Potrzebujemy czasu uzdrowienia. I Bóg mówi, zmień myślenie. Być może muszę zmienić myślenie w moim patrzeniu na moją codzienność. Być może, jak napisał do mnie ojciec Cencini w jednym z ostatnich maili, już nigdy nic nie będzie takie same. Wchodzimy w coś nowego, w jakąś nową rzeczywistość, w nowe życie. Ale jeśli to nowe pochodzi od Boga, jest zawsze lepsze od tego, co było wcześniej. Przyznacie, nasze myślenie od razu się wzdryga. My jesteśmy tak przekonani do tego, co jest definicją naszego szczęścia, naszej wizji życia, iż nie chce nam się wierzyć, że Bóg może mieć większe marzenia dla nas, niż my sami je mamy. Że Bóg chce dla nas, może nam dać więcej, niż my marzymy, by mieć. Zmieniajcie myślenie. To znaczy, przestańcie chodzić jedynie za własną logiką życia, a zacznijcie chodzić za mną. Uchwyćcie się mnie. Pozwólcie się prowadzić. Istnieje drugie określenie na nawrócenie, które jest właśnie owocem metanoi, tego zmieniajcie myślenie. To jest czasownik epistrefo. I on bardziej odwołuje się do postawy moralnej. Ale drodzy, nasze postawy moralne wynikają z naszego myślenia. Bardzo często jest tak, że to nasze myślenie rodzi nasze postawy moralne. I deprawacje moralne, z powodu których dzisiaj także cierpimy w świecie, wiemy, że jest ich dużo, wszelkie deprawacje moralne, one rodzą się z deprawacji ducha. Robodzą się z deprawacji myśli. I być może to jest taki czas, który Bóg nam daje, by powiedzieć, zmieńcie myślenie. Zacznijcie patrzeć na życie od strony Ewangelii, od mojej strony. I dlatego drugie lekarstwo, które jest razem z tym pierwszym. Wierzcie,
wierzcie w Ewangelię. Orygenes powie, że to Jezus jest Ewangelią. Bliskie jest Królestwo. To On jest Bazilea Tutcheu. To On jest tym Królestwem. Jest tak blisko. Jest być może tak blisko, jak jeszcze blisko Go nie doświadczałaś, nie doświadczyłeś. Być może teraz czujesz taką bliskość Boga, jakiej wcześniej nie czułeś, nie czułaś, nie dlatego, że nie był blisko, ale byłem tak zajęty sobą, moimi sprawami, moim zagonieniem codziennym, że nie doświadczałem, jakby nie zauważałem Jego bliskości. I On mówi, bliskie jest Królestwo. Wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I tutaj pojawia się bardzo ważny czasownik w Ewangeliach, niezwykle istotny, to jest wierzyć, pisteo, wierzę. Otóż, co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa jest gramatyka używania tego czasownika. Dlatego, że ilekroć jest używane słowo wierzyć, zawsze jest używane z celownikiem, z datywem. Wierzyć komu czemu. Wierzyć komu czemu. A więc nawracajcie się i wierzcie mnie. Nie wierz jedynie swoim myślom. Nie wierz jedynie swoim planom. Bądź odpowiedzialny w życiu. Planuj. Myśl. Bądź odpowiedzialny za to wszystko, co podejmujesz. Ale nie czyń z tego ostatecznej wyroczni. Zaufaj mi, przychodź z tym do mnie. To oznacza, wierzcie w Ewangelię, powierzcie się mnie. Jezu, ufam Tobie. Powierzam Ci całe moje życie, cały ten mój świat, moje myśli, to wszystko, co we mnie zdrowe i co we mnie chore. Otóż słowo wierzyć w Starym Testamencie ma konotację zawartą w słowie, które dobrze znamy, amen, od aman. I z kolei w Starym Testamencie, kiedy jest używany czasownik wierzyć, to jest używany w takiej składni, że zawsze wierzyć na, co by oznaczało oprzeć się na Bogu jak na skalę. Kiedy mówisz amen w swojej modlitwie, to tak jakbyś wyznawał mu, na Tobie się opieram, Ty jesteś moją skałą. Na Tobie mogę postawić pewnie stopę. Nigdy się nie zachwieję. Na Tobie mogę się oprzeć. Tym jest wiara. Tym jest to lekarstwo, które nam przynosi Jezus dzisiaj w tym zagubionym świecie. W tym świecie pełnym niepewności, niepokoju, takiego zatracania się nieraz w lęku. Uwierz mi. Powierz mi się. Oprzyj się na mnie. I teraz z tymi jakby dwoma lekarstwami Jezus przychodzi do mnie, w tym stanie, w którym się znajduję. I być może potrzebuję zapytać siebie, który z tych stanów ludzi chorych, a których spotkałem w dzisiejszej Ewangelii, najbardziej przypomina mi mój stan dzisiaj, by się tym stanem pomodlić, tak jak mówiłem, tłumacząc, na czym polega oracja. Być może ten mój stan, z którym przychodzę do Jezusa i którym chcę się dzisiaj pomodlić, to jest właśnie stan tego człowieka nękanego przez ducha nieczystego. Może to jest ten stan, w którym czuję się jakby podzielony wewnętrznie, rozdarty. Ten stan, w którym chcę krzyczeć do Boga, może nawet na Boga. Zaproś Go w ten swój stan. On przyjdzie po to, by Cię uwolnić od tego ducha nieczystego, od tego ducha, który Cię nęka, który próbuje Cię niepokoić. A może ten stan, z którym dzisiaj przychodzisz do Jezusa, to jest jakiś stan twojej gorączki. Czujesz się wewnętrznie rozgorączkowany, rozpalony i czujesz, że ta gorączka twoja odbiera ci siły. Nie chce ci żyć, kusi cię do spędzania życia w łóżku. Być może to jest taki stan, który sprawia, że czujesz się osłabionym. Co jest ogniskiem tej gorączki we mnie, tej duchowej gorączki? A może to jest taka gorączka, która sprawia, że ja ciągle wszystko chcę mieć w swoich rękach, wszystko pod kontrolą, nad wszystkim panować. Jezus przyszedł i podniósł, dotknął i podniósł teściową Piotra.
może dotknąć tego miejsca, z którego pochodzi moja gorączka i mnie z niej uwolnić. A może tym moim stanem, którym chcę się dzisiaj pomodlić, to jest stan tego Piotra, który rano wstaje i cały zaniepokojony, bo nie widzi Jezusa w domu, biegnie za Nim i wszyscy Cię szukają. Być może ja ciągle jakby marzę o tym, że ten mój stan życia duchowego to będzie stan w euforii, w jakiejś popularności, w jakiejś religijności przeżywanej masowo, przez wszystkich potwierdzany. Może potrzebuję zgodzić się na to, że to moje życie duchowe niejednokrotnie będzie się dokonywało w ukryciu. Może potrzebuję, aby Jezus uwolnił mnie z mojego pracoholizmu, z takiego życia, które jest życiem jedynie na poklask, po to, żeby inni mnie podziwiali, widzieli. I ten Jezus, który także spotyka tego trędowatego, co jest moim trądem, który mnie oddziela od drugiego człowieka, który sprawia, że zaczynam gubić relacje z innymi. Ten trąd, który sprawia, że nie pozwalam nawet Bogu, by mnie dotknął. Otóż Jezus przychodzi do mnie, by mnie dotknąć w tym miejscu mojego trądu. Ten trąd, który zabiera mi życie z innymi, który każe patrzeć na siebie źle. Jezus chce to we mnie uzdrowić. Jezus mówi, chcę. Jezus powie i woła z krzyża, pragnę Cię ocalić, pragnę Cię zbawić. A może ten stan, z którym przychodzę do Niego, to jest stan tego człowieka sparaliżowanego, który sam już nic nie może, który jest zdany na innych. Być może potrzebuje uznać w sobie, że bez drugiego człowieka nie poradzę sobie, nie wrócę do Boga. Potrzebuję na nowo spowiednika, potrzebuję kierownika duchowego, potrzebuję wspólnoty, potrzebuję wiary innych. Nie radzę sobie, czuję się jak sparaliżowany. Siedziałbym w domu i już się nie ruszał. Potrzebuję kogoś, kto z wiarą, z determinacją do Jezusa mnie poprowadzi, jeśli Mu na to pozwolę, bo przecież ten sparaliżowany człowiek musiał pozwolić tym, którzy go przynieśli do Niego. Jezus wtedy mi da więcej, niż bym się spodziewał. Ten człowiek spodziewał się uzdrowienia z paraliżu ciała, a Jezus go najpierw uwolnił z tego paraliżu, który był powodem wszelkich innych, z paraliżu ducha, z paraliżu sumienia, z paraliżu serca. Jaki paraliż w moim życiu najbardziej mnie obezwładnia? Co paraliżuje? Co potrzebuję Mu oddać? A może i ten mój stan, w którym ja się teraz znajduję, to jest stan tego lewiego, który przywiązany do swoich dóbr materialnych, nie chce ich zostawić, nawet za cenę utraty relacji z innymi. Być może sobie uświadomiłem, że przez te lata byłem tak bardzo zabiegany, zagoniony, tak bardzo troszczyłem się także w dobrej wierze o dobra materialne, by dom mógł żyć, by rodzina mogła żyć, że uświadomiłem sobie, że zacząłem tracić relacje z nimi. Nie zapomnę mojego spotkania w kościele u Kamedułów, spotkania z pewnym mężczyzną w wieku około 40, trochę więcej lat. Byłem wtedy w Eremie, w Rocadigarda, wchodzę do kościoła, a tam siedzi człowiek i cały we łzach płacze, mężczyzna w sile wieku. Podeszłem do niego i go zapytałem, czy mogę Panu w czymś pomóc? On kiwnął głową, że tak. I zaczął mi opowiadać swój ból i swoje cierpienie. Proszę Ojca, jestem na skraju utraty żony. Ona jest przed decyzją opuszczenia mnie. Jest właśnie teraz u jednego z braci i z nim rozmawia. A ja się tutaj modlę, żeby Pan Bóg do tego nie dopuścił. Proszę Ojca, moja żona jest wspaniałym człowiekiem. Mam cudowną kobietę obok siebie w domu. Ale ja byłem tak zapracowany, prowadzę firmę, tak zagoniony, że ją zaniedbałem.
a żona jeszcze wzięła winę na siebie, że to ona nie może mi dać miłości, że to ona nie potrafi stworzyć warunków do życia wspólnego i powiedziała mi pewnego dnia, że chce mnie zostawić. W jednej chwili grunt mi się usunął pod nogami. W jednej chwili zobaczyłem, że to wszystko nie ma sensu. Całe to dobro materialne, jeśli zgubię ją, będzie bez sensu. Zobaczyłem w tym człowieku, to dzisiaj patrząc przez Ewangelię, tego Lewiego, który nagle, kiedy spotkał się z oczami pełnymi miłości, miłosierdzia, w jednej chwili zrozumiał, co w życiu jest najważniejsze. I w jednej chwili to wszystko, co do tej pory było najważniejsze, dla niego już ważne nie było. Nie dlatego, że tym gardził, ale jego życie się uporządkowało. Bóg wprowadza porządek w nasze życie. Uporządkował życie Lewiego i uporządkuje nasze życie. Bóg nie patrzy złym okiem na nasze dobra materialne, ale Bóg chce nas czynić wolnym pośród dóbr materialnych, bo tylko wtedy życie będzie uporządkowane. Materia nigdy nie może być pierwsza. Jest tym, co może służyć i powinna służyć naszej miłości, naszym relacjom, ale nigdy ich nie zastąpi. Bóg chce porządkować moje życie tak, jak uporządkował życie Lewiego. I wreszcie być może ten mój stan, w którym jestem, to jest stan tego człowieka z uschłą ręką. Coś jest we mnie uschłe. Co we mnie uschło? Co we mnie jest suche? Może moje serce? Może moje relacje z innymi? Ale ty jesteś suchy? Może usłyszałem takie słowa? Jesteś jakby bez życia? Co potrzebuję, by Jezus we mnie uzdrowił? Jezus przychodzi do naszego szpitala. Drodzy, wszyscy chorujemy. Nie musimy sobie chorób wmawiać. Każdy potrzebuje odkryć to, co dzisiaj potrzebuje uzdrowienia. Jezus powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi. To tak jakby się zapytał, jak się czujesz? Jezus przychodzi do wszystkich, bo wszyscy potrzebują uzdrowienia. I dlatego na czas kontemplacji, jeśli przeżyjemy to spotkanie z Jezusem właśnie w tym stanie mojego życia, w którym dzisiaj jestem, na czas kontemplacji poleciłbym wam już tylko spotkanie ze spojrzeniem Jezusa. Tym spojrzeniem pełnym miłości, miłosiernej. I byście pozwolili mu patrzeć w to miejsce, które w was najbardziej choruje. To miejsce, które najbardziej potrzebuje uzdrowienia. To miejsce, które najbardziej woła o miłość. Które być może jest we mnie najbardziej głodne miłości. Potrzebujący jestem najbardziej. I tam się z Nim spotkajmy. W tym miejscu. Tam Go kontemplujmy. Tam Go adorujmy. Wielu z was nie może pójść do kościoła. Być może często to czyniliście, by trwać przed Najświętszym Sakramentem. Niech sakramentem spotkania z Bogiem będzie moja rana życiowa. I tam Go mogę adorować, tam kontemplować. Bóg jest miłością. Tak zakończmy ten dzień. On naprawdę jest miłosierny i zawsze patrzy na mnie spojrzeniem pełnym miłosierdzia. Życzę wam dobrego czasu oracji i kontemplacji. Przypomnę, że spotykamy się wieczorem o 21:00 na kolejnym wprowadzeniu do lekcji i medytacji na dzień następny. I przypomnę także moją prośbę, byście na to spotkanie przychodzili już po przeczytaniu kolejnej lekcji. Ona jest zamieszczona, to znaczy perykopy do kolejnej lekcji na następny dzień, zamieszczone są na stronie internetowej. Do zobaczenia wieczorem. Życzę wam dobrej, owocnej, głębokiej modlitwy w spotkaniu ze Słowem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.